Od 7 lat ciężko pracują i walczą, by być najlepszą drużyną w kraju. W tym sezonie tytuł mistrzowski był o włos. O kim mowa, o tym Jakub Mielczarek. Mowa oczywiście o drużynie KS Baseball Wrocław. Jest z nami prezes KSB, pan Piotr Duszeńko. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w baseballu to wielki sukces dla drużyny KSB, prawda? Pracowaliśmy na ten sukces 7 lat, odkąd istniejemy. W 2006 udało się nam zdobyć mistrzostwo drugiej ligi, jednak teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej trzecie miejsce to ogromny sukces naszego klubu i możliwość rozwoju w kolejnych latach. Jak wyglądały te pojedynki finałowe? Były bardzo ciężkie, wyeliminowaliśmy Demony Miejska Górka w pierwszej rundzie play-off, później niestety w walce o finał przegraliśmy z mistrzem Polski Kutno, ale jeżeli chodzi o mecze o trzecie miejsce z Osielskiem, naprawdę pokazaliśmy świetny baseball, udało nam się wygrać dwukrotnie i to my z pucharem wróciliśmy do Wrocławia. Nie tylko seniorzy, ale także juniorzy trenują w waszym klubie. Staramy się rozwijać piramidę sportu. Młodzież jest bardzo ważna w naszym klubie, mają być naszymi następcami. Zresztą baseball jest klasyfikowany w Olimpiadzie Młodzieży i w tym roku odnieśliśmy spory sukces, zajęliśmy 5. miejsce. Proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia infrastruktury baseballowej we Wrocławiu? Znajdujemy się obecnie na boisku dla dzieci, na stadionie olimpijskim, natomiast dla seniorów brakuje takiego profesjonalnego boiska. Zasady Polskiego Związku są mocno naginane dla naszej drużyny, żebyśmy grali na piłkarskim. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się we Wrocławiu zbudować takie boisko profesjonalne do uprawiania baseballu. Dziękuję serdecznie, życzę sukcesów. Sukcesów, które powinny przyjść w przyszłym sezonie. Baseboliści już trenują, a na boiska ligowe wybiegną w kwietniu przyszłego roku. To wszystko teraz. Kolejne fakty o 21.45. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.